Jest jeszcze zbyt wcześnie, by stwierdzić, czy obecny rok to tylko pojedynczy przypadek pojawienia się pęknięć w murze progresywizmu, które i tak zostaną szybko zalepione, czy może zapowiedź większych zmian, wywołanych zmęczeniem aktualnego ideologicznego porządku. Na zachodzie dalej jesteśmy zalewani produkcjami od firm, które sprowadzają człowieka do dwuwymiarowej postaci, która cechuje się jedynie kolorem skóry, płcią oraz preferencjami. Przy założeniu, że im bardziej osoba odbiega od białego, heteroseksualnego mężczyzny, tym większą wartość ta osoba posiada. I nawet nie muszę mówić, jak nazywa się osoba, która pomniejsza wartość innego człowieka wyłącznie ze względu na jego kolor skóry lub płeć. Rzeczywistość jednak szybko weryfikuje te założenia, przez to stale słyszymy o upadających firmowych markach czy zamykanych deweloperskich studiach. Gdyż możesz być nawet niebinarnym różowym pingwinem, ale gdy jesteś leniwy, a do tego nie masz żadnych talentów twórczych, to w biurze taniej i lepiej byłoby zastąpić cię doniczką. Idea Day ma sens tylko wtedy, gdy poziom nie jest sztucznie zaniżany. To samo dotyczy kwestii odbiorców. Nawet założycielka Sweet Baby nie była w stanie zaprzeczyć, że mężczyzn w gamingu jest więcej i tych statystyk nie zmieniła nawet dekada feministycznej inkluzywności. Te statystyki potwierdziło ostatnio Capcom w swoim badaniu społeczności. Aż 82% to mężczyźni, 14% kobiety, a pozostali to 4%. W normalnym podejściu biznesowym trzeba by sprawdzić oczekiwania tej największej grupy i marketingowo ubrać je w taki sposób, by zachęcić do nich pozostałych. Jednak firmy konsultingowe próbują robić coś odwrotnego, całkowicie pomijając preferencje większości, przekonując jednocześnie, że mężczyźni chętnie porzucą swoje oczekiwania, a sprzeciwią się jedynie ci najgorsi, dla których żadna firma i tak nie chciałaby tworzyć treści. Później, gdy produkt nie zarabia na siebie, pojawiają się tłumaczenia, że za porażkę odpowiedzialna jest właśnie ta zła, lecz głośna grupa odbiorców. Czytamy wtedy w mediach, że jeśli nie podoba ci się produkt X, to właśnie do tej grupy najgorszych należysz. Z tego absurdu jednak budzi się coraz więcej osób, gdyż produkcje, które skupiają się wyłącznie na tokenizacji ludzi, zwyczajnie nie są dobre. Na PlayStation niedługo ma trafić gra Concord, która stylem zbliżona jest do Overwatch. Zakładam, że przeznaczona jest głównie do młodszych odbiorców, jednak gdy spoglądam na modele postaci, to mam wrażenie, że tworzyła je nieprzystosowana społecznie osoba z depresją. Dla porównania, w Team Fortress 2 sylwetki są przerysowane, wręcz karykaturalne i choć modele są tam proste, widać, że w stworzenie ich był włożony pewien wysiłek. Dodatkowo można domyślić się, jaką każda z postaci pełni rolę. To nie jest wymóg, ale gry celujące w mainstream powinny raczej poruszać tematy lekkie i skupiać się na spełnieniu fantazji graczy zamiast fantazjowaniu o świecie, w którym każdy jest gruby, brzydki i bez gustu. Kto by chciał czymś takim grać? Wygląda jak trójwymiarowy wymiarowy model plamy po lodach możliwe, że dlatego dodali mu zajemki, bo już łatwiej jest rozpoznać płeć u ludzika Michelina. Choć pozostałe postaci wydają się ciekawsze, o żadnej nie można powiedzieć, dokładnie taki chciałbym być, albo z taką osobą chciałbym się zaprzyjaźnić. Od dłuższego czasu obserwujemy dziwny trend, w którym wszyscy muszą widzieć siebie w kinie czy na ekranie monitora i co gorsza, obraz ten zwykle jest ohydny. To zdecydowanie więcej mówi o twórcach niż o samych odbiorcach, bo graczom do dobrej zabawy wystarczy kilka pikseli i mechanika stworzona z myślą o dobrej rozgrywce. Niestety od kilku lat firmy prowadzą dialog z graczami na poziomie złośliwych dzieci z piaskownicy, a najlepszym przykładem jest Blizzard. Ich Overwatch początkowo wyszedł bardzo dobrze, ale stopniowo toksyczne studio zaczęło wprowadzać zmiany, które miały utrzeć nosa głównie męskiej części widowni. W ten sposób atrakcyjna postać Tracer, identyfikowany z męskością Soldier 76, zostali zmienieni w ikony LGBT, co w strzelance nie ma absolutnie żadnego sensu. Czy ktoś zastanawiał się kiedyś, czy w CS:GO postacie, w które się wcielamy, przypadkiem nie podkochują się sekretnie w kolegach z drużyny? Jakie byłoby to piękne, gdyby mogli się spotkać w jakimś komiksie poza rozgrywką. Nie jestem za kancelowaniem ludzi, ale gdy lider projektu zaczyna wygadywać takie rzeczy, ktoś powinien go spakować, wyprowadzić poza teren firmy i zakazać powrotu pod groźbą ostrzelania ze zużytych kondomów. A skoro w zachodnich firmach nikt tak nie robi, dodatkowo antagonizując 82% populacji swoich graczy, szanse na zarobek dostrzegają firmy azjatyckie, których nie ogarną progresywistyczny trend. Na początku wiosny posiadacze PlayStation mogli zagrywać się w Stellar Blade. Niektórzy gracze jeszcze przed premierą nadali temu produktowi tytuł gry roku, głównie ze względu na bardzo atrakcyjną główną bohaterkę. Z tego samego powodu dziennikarze aktywiści próbowali im tę radość nieco zepsuć i można powiedzieć, że wyszło im to z umiarkowanym sukcesem. Materiału jest tyle, że wystarczyłoby go na osobny odcinek, ale najważniejszy jest fakt, że premiera ostatecznie się udała, są plany na więcej, a także nieśmiało mówi się o tym, że gra może nawet trafić na pecety. Jednak dla tych, którzy nie mogą zagrywać się w Stellar Blade, są inne tytuły. Na ostatnim festiwalu gier wielu graczy po raz pierwszy mogło spojrzeć na The First Descendant, to gra, w której twórcy przynajmniej ideologicznie nie próbują graczom nic narzucić postaci zostały tak stworzone, by odpowiadały zarówno kobietom, jak i mężczyznom. W zachodnich produkcjach bohaterowie są tak zblendowani, że trudno rozpoznać ich kształt, a co dopiero płeć. Tutaj każda postać jest zdrowa, wysportowana, a atrakcyjność nie przekracza granicy dobrego smaku. No okej, okay, poza skórkami pokojówek, a także specjalnym krańcowym stroju bany. Natomiast fabuła w azjatyckich grach akcji jest tylko dla wytrwałych i dla zachodniego gracza może przypominać instrukcję, w której autor przekonuje, że koło w samochodzie najlepiej zmienia się z bagażnika. Pod tym względem The First Descendant wyjątkiem nie jest. W skrócie, fabuła wygląda tak: wulgusi, mieszkańcy innego wymiaru, przy pomocy stałych portali prowadzą inwazję na ziemię, a zadaniem graczy, czyli potomków, jest zdobyć trzy reaktory, które są w stanie zamknąć te portale. Potomkowie to pewnego rodzaju wybrańcy spośród ludzi, którzy dostali we władanie specjalną moc. Gra jest luter nastawionym silnie na grind, ponieważ w The First Descendant zbieractwo jest wielopoziomowe, a tworzy i ulepsza się praktycznie wszystko. Nasza postać levelując zwiększa swój potencjał. Podobnie jak to jest w Warframe, kolekcjonujemy moduły wzmacniające lub zmieniające działanie skilli naszego bohatera. Każdy moduł ma swój koszt, a my nie możemy przekroczyć maksymalnej pojemności naszej postaci. Choć poza levelowaniem jest jeszcze kilka sposobów, by tę pulę punktów powiększyć. Podobny poziom personalizacji mamy również w każdej broni, którą znajdziemy. Jednak descendanci oraz najlepszy gear pochodzą przede wszystkim z craftingu. Zaczynając grę dostajemy startowego potomka, wybierając pomiędzy wiesą, lepikiem oraz Ajaxem, a całą resztę musimy wybiegać sobie sami. Zadania fabularne oraz mechaniczne samouczki w początkowej fazie gry są ze sobą powiązane i przybliżają nam ideę zbieractwa oraz tworzenia sprzętu. Niestety wypaczają też wrażenie czasu jaki potrzeba poświęcić, by złożyć sobie coś dobrego. A to głównie dlatego, że azjatyckie gry, podobnie jak kartele narkotykowe pierwszą działkę oferują taniej lub za darmo. Surowce zbieramy w czystej postaci, ale są też pomniejsze części sprzętu zamknięte w specjalnych kulkach, nazywanych materiałem amorficznym. A ten możemy otworzyć wyłącznie po udanej walce z bossem. Żeby jednak nie było tak łatwo, nie tylko musimy najpierw zdobyć ten materiał, to dodatkowo zawartość ze środka jest losowana. Tak więc, przy odrobinie nieszczęścia, jesteśmy skazani na powtarzanie w kółko tych samych zadań. Misje w The First Descendant są w umiarkowanym stopniu zróżnicowane. Zwykle trzeba czegoś bronić, przetrwać falę przeciwników i pokonać jednostkę elitarną. W przypadku bossów sytuacja jest widocznie lepsza, gdyż każdy z nich cechuje się pewnymi odpornościami, słabymi punktami, a także fazami ataku i obrony, które wymagają od graczy nie tylko dobrego bildu postaci, ale też odpowiedniego reagowania. Umiejętności i walka to aspekty, nad którymi studio widocznie spędziło najwięcej czasu. Używanie broni jest satysfakcjonujące od dźwięku aż po wyczuwalną ciężkość każdego wystrzelonego pocisku oraz efektu trafienia. Skile postaci, choć wpadają w standardowy podział żywiołów, mają niebanalne efekty. Twórcom wyraźnie zależało, by od wczesnych poziomów gracz czuł się potężny, a przeciwnicy padali z satysfakcjonującym chrupnięciem. Przykładowo maskotka gry Bany roztacza wokół siebie krąg elektryczności, który zadaje obrażenia pobliskim wrogom, a im szybciej postać się przemieszcza, tym częściej powoduje wyładowania w kręgu. Przez to, zwyczajnie biegając i skacząc, można kłaść hordy przeciwników, nie oddając przy tym ani jednego strzału. Jednak taka efektywność wymaga dobrego zarządzania maną, a także użycia odpowiednich modułów w bildzie. Gra jest całkowicie PVE, więc z innymi graczami możemy wyłącznie współpracować. Na misje i bossów tworzone są grupy do czterech graczy. Jeśli jednak nie mamy przyjaciół, na czas zadania gra w matchmakingu dobierze nam drużynę. The First Descendant ma elementy imitujące otwarty świat. W rzeczywistości są to duże instancje, w których wykonujemy misje fabularne, a także zbieramy niektóre surowce. Są też poukrywane małe sekrety dla miłośników eksploracji oraz fanów produkcji Ubisoftu. Choć natrafimy tam na innych graczy, formowanie się w drużyny nie jest obowiązkowe i następuje w sposób dynamiczny. Dzięki temu możemy dołączyć do czyjegoś zadania, zebrać nagrody, a następnie pójść w swoją stronę bez potrzeby klikania w przyciski dołączania i opuszczania teamu. Wspólnym punktem, a jednocześnie hubem dla wszystkich misji, upgrade'ów i questów jest Albion. To specjalna instancja, w której zobaczymy najwięcej graczy jednocześnie. Serwery podzielone są tam na regiony, więc dla nas większość napotkanych osób będzie pochodzić z Polski. To miejsce ułatwia łączenie się w drużyny, ale też ma inny cel. The First Descendant do wyglądu postaci podchodzi podobnie jak Black Desert Online. Jeśli chcemy się jakoś wyróżniać, musimy udać się do in-game'owego sklepu, a tam znajdziemy przeróżne ubrania, farby i akcesoria do customizacji naszych ulubionych maszyn do zabijania. Podczas testów największe wrażenie zrobiła na mnie zmiana kolorów tekstur na ubraniach, szczególnie tych zawierających elementy futrzane. Widać, że twórcy w pełni wykorzystali tutaj silnik Unreal 5. Jednak Nexon, który jest wydawcą i deweloperem, nie tylko elementami kosmetycznymi będzie próbował wyciągnąć od nas pieniądze. W sprzedaży będzie dostępny również Battle Pass, gotowi potomkowie oraz ich krańcowe odpowiedniki, a także upgrade. Y. Zatem są tutaj wyraźne elementy pay to win, mimo że potyczek z graczami nie ma i nie będzie. Pocieszający jest jedynie fakt, że wszystkie te elementy można zdobyć w grze. Tyle, że w interesie wydawcy jest, abyśmy zbyt szybko ich nie zdobyli. Największym minusem są ceny. Mimo że gra jest całkowicie za darmo, to poziom grindu jest tak ustawiony, by pchnąć graczy do okazjonalnych zakupów w sklepie. A ceny wcale niskie nie są wręcz przeciwnie, wydawca nastawiony jest na wieloryby, co zwiększa również koszt wydatków dla wszystkich pozostałych graczy. Co gorsza, Nexon korzysta ze steamowych przeliczników, dlatego gracze z naszego kraju za każdy zakup o wartości 100 dolarów muszą dorzucić dodatkowe 12, co wcale mało nie jest, bo w tej cenie można mieć battle pass albo gotową postać, skórkę czy farby na ubranie. Gra sama w sobie jest wciągająca, poziom powtarzalności na poziomie wyższym i ciekawszym niż Diablo 3. Ostatecznie wydaje się warta polecenia, ale z bardzo ostrożnym podejściem do in-game'owego sklepu, który stworzony jest w taki sposób, by wykorzystywać niecierpliwego gracza. I to aktualnie tyle. The First Descendant będzie dostępny dla wszystkich we wtorek o godzinie 9. A ja dziękuję za oglądanie. Daj znać w komentarzu, co ty uważasz o relacji film z graczami, a także jak oceniasz azjatyckie produkcje. I pamiętaj, mówmy głośno, a chcemy, żeby wyglądał świat, wtedy inni pomogą nam go zmieniać przy założeniu, że im bardziej osoba odbiega od białego heteroseksu.